Podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym. Możemy posłużyć się pakietem LibreOffice, Arkusz Calc. Może to być równie dobrze pakiet OpenOffice albo Microsoft Office, Arkusz Excel. Przejdźmy do zakładki z zadaniami i wykonamy po kolei wszystkie podpunkty. Obliczmy 4 plus 9. Przecież arkusz kalkulacyjny to doskonały kalkulator. Niemniej każde działanie muszę poprzedzić symbolem równa się. Jeżeli ma coś być obliczane, to równa się 4 plus 9. I wynik poprawny. 12 podzielić na 5. Równa się 12 podzielić, jest to symbol dzielenia, na 5. 7 razy wynik zadania drugiego, czyli 7 razy 2,4. Równa się 7 gwiazdka. I albo 2,4, ale w arkuszu kalkulacyjnym zwykle zamiast przepisywać liczbę, którą widzimy w komórce, wpisujemy nazwę komórki, czyli G6. Albo po prostu klikam tę komórkę i nazwa jej zostanie samodzielnie wpisana przez arkusz. 7 razy G6 to oczywiście 16 i 8. 3 do potęgi trzeciej. I tu mamy podpowiedź, że symbolem potęgowania jest daszek. Równa się 3 do potęgi trzeciej. 3 razy 3 razy 3 to 27. Pierwiastek z 49. Równa się, no i nie wiem jak się nazywa funkcja. Pierwiastkująca. No to kreator funkcji w użyciu będzie. I szukamy czegoś, co się nazywa pierwiastek. Mogę tak przeszukiwać wszystkie funkcje, ale jest ich dużo. Mogę je ograniczyć na przykład tylko do matematycznych, jest ich już tutaj zdecydowanie mniej. O, i już tutaj widziałem funkcję pierwiastek. Albo mogę zacząć pisać pierwiastek, ponieważ jest to polski arkusz, więc funkcje są spolszczone. No i wybieram funkcję pierwiastek. Z jakiej liczby? Oczywiście z liczby 49. OK. 7. Pierwiastek trzeciego stopnia z 64. Pierwiastek n-tego stopnia to a do potęgi 1 na n. Czyli pierwiastek trzeciego stopnia to będzie do potęgi 1 trzeciej. Dlaczego nie mogę użyć funkcji pierwiastek? Zauważmy, że funkcja pierwiastek ma tylko jeden argument, czyli liczbę, którą pierwiastkuje. Jest to zawsze pierwiastek kwadratowy. Nie ma funkcji pierwiastek n-tego stopnia. Musimy sobie poradzić, korzystając z właściwości matematycznych. Z matematyki powinniśmy to wiedzieć, że do potęgi 1 trzeciej oznacza pierwiastek trzeciego stopnia. Do potęgi 1 siódmej pierwiastek siódmego stopnia. A zatem równa się 64 do potęgi 1 trzeciej. Nie mogę jednak tego zapisać tak. Dlaczego? Przepraszam, tu jestem w trakcie edycji. F2 klawisz wyłącza tryb edycji. Teraz mogę sobie tutaj przechodzić pomiędzy tymi polami. Ponieważ kolejność działań spowodowałaby, że najpierw by 64 było podniesione do potęgi pierwszej, czyli 64, a potem całość podzielona przez 3. Nie, ja muszę podzielić, ja muszę podnieść do potęgi 1 przez 3, czyli najpierw muszę wykonać dzielenie. I dlatego dzielenie muszę wziąć w nawiasy. I widzimy, że 64, pierwiastek z 64 trzeciego stopnia to 4. Zgadza się. 4 razy 4 razy 4 to 64. Reszta z dzielenia 13 przez 5. Jest to chyba jedyna niespolszczona funkcja. Po angielsku reszta z dzielenia to modulo. Albo pamiętamy, jak się ta funkcja nazywa, albo znowu kreator funkcji. To będą funkcje matematyczne. Jeżeli nie pamiętamy, to szukamy mniej więcej tego, czego się spodziewamy. Jest modulo. Jest też moduł liczby, czyli część całkowita. Gdyby nam była potrzebna. Mamy też zaokrąglenie liczby. Tak, także tutaj warto sobie przejrzeć w ogóle te wszystkie funkcje. Dzielna, czyli 13 podzielić na 5. Reszta z dzielenia to oczywiście będzie 3, tak? Zobaczymy. Tak, zgadza się. 3 reszty. Część całkowita z dzielenia tych samych liczb. Możemy szukać kolejnej funkcji w matematycznych, która będzie
po polsku mniej więcej tak nazywana. I widzimy, że jest tutaj cz całk dzielenia, czyli część całkowita z dzielenia. 13 podzielić na 5. Oczywiście 2 całe i 3 reszty. 2 całe, 3 reszty. Oblicz sumę wyników zadań 1,8. Tutaj chcę mieć tę sumę. Oczywiście mogę znowu kreatora funkcji użyć, ale suma jest najczęściej wykonywaną operacją, więc jest osobnym przyciskiem. Suma i domyślnie chcę sumować liczby powyżej. Najczęściej wykonywana suma w arkuszu kalkulacyjnym. Wpisał obszar od G5, od tej komórki, do G12, czyli do tej komórki. Gdybyśmy to stracili, to proszę bardzo, mogę to sobie zaznaczyć myszką albo wpisać samodzielnie. Co to za problem wpisać G5, dwukropek. Dwukropek oznacza, że odtąd dotąd, do G12. Enter. I jest to suma tych liczb. Oblicz średnią wyników z tego samego obszaru. Oczywiście mogę napisać tak, że jest to ta liczba podzielić na ilość składowych, czyli na 8. Ale przecież na pewno jest funkcja średnia. Poszukajmy jej tylko. Równa się kreator funkcji matematyczne, no może statystyczne, średnia może być statystyczną. Czasami jest to tak. No i tak, widzimy, że tutaj nie ma średniej. Prawdopodobnie będzie w statystycznych. PRS. Średnia. O. Średnia z obszaru tego. OK. 9,4. Wszystko się zgadza. Podaj maksymalną wartość obszaru M3P7. To jest ten zaznaczony tutaj troszeczkę z boku obszar. Maksymalna wartość z tego obszaru. Mogę spróbować, żeby wykorzystać inny typ podpowiedzi. Nie kreatora funkcji, tylko jeżeli jestem pewien, że jakaś funkcja zaczyna się od pewnych słów, no to zaczynam pisać ma, o widzimy, że tu jest max. Nawet funkcja max jest spolszczona, czyli nie przez x, a ks. Max. No wiadomo, że max i tutaj mamy podany, w jaki sposób możemy argumenty podać. Jeden lub więcej argumentów, tak? Maksymalna wartość z listy argumentów, a nam chodzi o ten obszar. Czyli zaznaczamy sobie ten obszar. Wróćmy tu. Od M3 do P7. Enter. Coś nie tak wyszło. W jaki sposób wejść do trybu edycji komórki? F2 wciskam albo klik, klik. Ja wolę F2. A no tak. Znowu F2. Jeżeli strzałka spowodowała, że przeskakuję po komórkach, to znaczy, że jestem w drugim trybie. A teraz strzałka, proszę zobaczyć, skacze mi po nazwach komórek. Ja tutaj chcę mieć od M3. Tylko tu mi uciekły nawiasy, tak? I dlatego to mi wszystko nie zadziałało. Maksymalna od M3 do P7. O, to jest 5. I rzeczywiście największą liczbą, którą tu mamy, jest 5. Ile jest liczb w tym obszarze? W funkcjach albo statystycznych, albo dotyczących zliczania w arkuszu kalkulacyjnym znajdziemy funkcje, które się nazywają albo będą się zaczynać swoją nazwę od licz jakieś elementy, albo ile jest jakichś elementów. Spróbujmy ile liczb jest, widzimy, tak? Podpowiedź ile liczb, ile kropka liczb, otworzyć nawias i już mamy podpowiedź, co tutaj ma być wpisane. No po prostu zakres obszaru, z którego będziemy to zliczać, czyli od M3 do P7. Tak chyba będzie najszybciej wpisać z klawiatury. Mamy tutaj 5 liczb. Sprawdźmy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coś nie tak? Otóż to nie jest liczba. Zedytujmy to. F2. Widzimy, że z przodu jest apostrof. Widać zresztą, że liczby są domyślnie wyrównane do prawej strony, a to jest wyrównane do lewej strony. Zobaczmy. Wpiszmy liczbę 7. A wpiszmy apostrof 7. To jest tekst. Tak samo jak słowo tekst. Też jest wyrównane do lewej. I po tym najłatwiej sprawdzić, że coś wpisaliśmy
jako liczbę albo jako tekst. Chyba, że ktoś oczywiście wyrówna to ręcznie i w tym momencie już tracimy tą informację na podstawie wyrównania. Ale za to jest ładnie, bo chcieliśmy wszystko na środku, na przykład usuwam to. No dobrze, wiemy ile jest liczb, a ile jest tekstów, czyli to, to, to oraz to powinien policzyć. Cztery powinno wyjść. No, sprawdzamy. Może tutaj równa się ile. Nie mamy czegoś takiego jak ile tekstów. A licz? Licz. Licz puste i licz warunki. No to niestety też nie mamy czegoś takiego. Ale jeżeli mamy funkcję ile niepustych oraz ile liczb, to jeżeli od niepustych odejmiemy liczby, to będziemy mieli ilość tekstów. Ile niepustych w obszarze M3 do P7 minus ile kropka liczb w obszarze M3, czyli tym samym do P7. No i wyszło rzeczywiście 4 teksty. Ile jest pustych komórek? No to jak mamy ilość pustych, no nic, równa się licz. Licz puste, ale no to puste mamy z głowy, bo mamy osobną funkcję. Licz puste w tym samym obszarze. M3 do P7. 11 pustych. Dobrze. Podaj podwojoną wartość komórki P32 z zakładki wstęp. Zakładka wstęp to jest o ta zakładka. Jeżeli chciałbym podwojoną, no to równa się 2 i razy. No ale jak wpiszę tu P32, to będzie to P32 z tego arkusza, a nie z tego wstęp. Jeżeli to ma być z tego arkusza wstęp, to się przełączmy na niego. Przejdźmy do komórki P32 i wskażmy ją. Teraz wróćmy do tego arkusza i widzimy, że mamy dwa razy rzeczywiście komórka P32, ale z arkusza wstęp. Już wiemy, jak to ewentualnie potem z palca wpisać, czyli dwa razy nazwa arkusza, kropka i nazwa komórki. Co oznacza dolar, to okaże się w czasie lekcji drugiej i na razie się nie przejmujmy. Może go nawet nie być, także zostanie poprawnie wykonane obliczenie. Dwa razy, tam było 2,0, a tutaj mamy 2 razy 2,0, to oczywiście 4. Dopisz do tabelki M3P7 cokolwiek w każde puste pole. No to dopisujemy cokolwiek w każde puste pole. Tutaj coś, tu jakaś liczba, tu jakaś liczba, tutaj jakaś liczba, tu jakaś liczba i tu jakaś liczba. I jeszcze o, tu jakaś liczba. Dobrze. Popatrzmy, co dalej. Popatrz na wyniki z obliczeń od 11 do 14 tych zadań. No i widzimy rzeczywiście, że się pozmieniały. Ale ojej, ja mam cały czas 3 puste komórki. Aż taki byłem niedokładny. A tak, tu jest jedna pusta. O, tu jest druga pusta jak najbardziej. Jeszcze musi być gdzieś trzecia pusta. O, i tutaj, proszę bardzo. Czyli rzeczywiście te funkcje działają. I teraz widzimy, ile ilość pustych zmieniła się na 0. Wszystko to jest automatycznie przeliczane. Dobrze. Jeśli już dopisałem w puste pola, to sprawdź, co powoduje kontrol gwiazdka, kontrol strzałka albo kontrol shift strzałka. Bardzo ciekawe rzeczy. Wejdźmy sobie do tej tabelki i zróbmy kontrol strzałka w prawo. Kontrol strzałka w lewo. Kontrol strzałka w dół, w górę. Widzimy, że skaczemy po granicach tej tabeli z strzałkami. Jeżeli dodatkowo wcisnę Ctrl i Shift, to też skaczę po granicach tabeli, ale z zaznaczaniem tej tabeli, czyli mogę zaznaczyć całą tabelę. Co powoduje Ctrl i gwiazdka numeryczna? Akurat ta ostatnia funkcja nie działa w Excelu. W kalkach jest to dość wygodne. Od razu zaznaczenie całej tabeli. Ale to nic nie szkodzi, bo zawsze można sobie skoczyć na początek tabeli, potem Ctrl-Shift i strzałka w dół, strzałka w prawo i tak mam zaznaczoną całą tabelę. A do czego było mi to potrzebne?
Jak są małe tabelki, nie jest to problem zaznaczyć ją myszką. Ale jeśli mamy taką tabelkę, proszę zobaczyć. O, przewijmy się. Ja się przewijam. Mamy taką tabelkę, no to ja bym troszeczkę tą myszką się przewijał. Skoczmy sobie na sam koniec. Ctrl strzałka w dół. 144 tysiące. A z shiftem do góry, proszę bardzo, mam zaznaczoną całą tabelkę. Ponad 140 tysięcy komórek zaznaczonych. Myszką robił to, był to bardzo długo. A zauważmy, że naszym zadaniem jest wykonać obliczenie suma właśnie tej kolumny od B36 aż do końca liczb. Wchodzę sobie tutaj, suma. I oczywiście domyślnie on chce obliczać liczby powyżej znajdujące się, ale mnie to nie interesuje. Ja chcę o ten obszar. Teraz Ctrl strzałka w dół i nie zeskoczył. Dlaczego? Bo jestem w trybie edycji tej komórki. Jeżeli wcisnę F2, zmienimy tryb edytowania i teraz strzałka w dół, skoczyłem na sam dół, Enter wcisnę. Zobaczmy, co się stało tutaj. Tu mamy błąd, bo zapomniałem dwukropka dopisać ręcznie. No to uzupełnijmy to teraz. Wcisnąłem F2, żeby znowu zacząć edytować tą komórkę i mamy sumę takiej długiej kolumny liczb. I ostatnie, bardzo proste zadanie. Zmień nazwę tej zakładki na łatwe obliczenia. O, ta zakładka, prawy klawisz, zmień nazwę arkusza na 1 łatwe obliczenia. Wykonaliśmy całe zadanie pierwsze. Dziękuję.